Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos, witam was w mapce od widza. Zaraz, chwilunia, bo właśnie miałem przeczytać jako nick Resow. Nie wiem, czy tak, to jest twórca tej mapy. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Generalnie mapka jest, ponoć bardzo dużo czasu poświęcił na nią i nie ma jako takiego końca ta mapa, więc mam po prostu skończyć, kiedy uznam to za stosowne. Dobra, no zaraz zobaczymy. Oto mapa typu clicker. Mam nadzieję, że ci się spodobały. Przejdź na mapę, kliknij guzik. Oto szybki tutorial. Twoim zadaniem jest kopanie ród takich jak ta. W jaki sposób? Kupuj nowe kilofy, jasne, ale czy mam ten? Tak, okej, u kowala, świetnie, wspaniale. Ulepszaj je. No tak, 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 to rozumiem, o co tutaj chodzi. Odblokuj nowe rudy. Aha, bo to jest clicker, czyli generalnie, że po prostu klikam, im więcej klikam, tym szybciej. No wiecie, o co chodzi, no, graliście chyba w clicker, ale przede wszystkim baw się dobrze, dobrze. Dobrze, będę się bawił dobrze. Kilof startowy. Aha, dobra. I co one tutaj mamy napisane? Stary kilof. Legendy mówią, że na ten kilof został rzucony czar, który uczynił go niezniszczalnym, więc jest niezniszczalny. Mamy pierwszy podstawowy niezniszczalny kilof. Gdzie mamy iść? Tartak. Tu mamy Tartak. O, w ogóle świetnie zrobiona mapa, naprawdę. Gratuluję, podoba mi się bardzo. Zobaczmy, co jest w Tartaku. Witaj w Tartaku. Tu można sobie kawałek srebra. 10 kawałków srebra, no możemy mieć na samorodek złoty. Ta? He? No właśnie, nawet sam wieśniak tak zrobił, bo można go wymienić na drewno. No nieważne. Tak czy owak. Witaj w wiosce, a ty co masz? Nic nie masz. Tutaj są wymieniacze. Mapa clicker w ogóle. Jaki świetny pomysł, bo coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Okej. Okay. No, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Nie zrozumiałem specjalnie, co się właśnie, że tak powiem, wydarzyło. Co ja tym mogę w ogóle bić? Wyposażenie. Dobra, tutaj mam jakieś dzikie rzeczy. Okej. Okay. Gdzie ja mogę kopać? W którym miejscu ja mogę kopać w ogóle? I jak ja mam to zrobić? Bo na razie to tutaj nie za bardzo mogę kopać, no ale jest to kopalnia, więc no spodziewałem się, że tutaj będę mógł kopać jakieś rudy, a tu nie. A tu nie. Dobra, co tu jest napisane? Wiedźma. Dobra, idę do tej wiedźmy. Grota czarodziejów. Dobra, jeszcze zajrzę tutaj. Tu ulepszysz swój kilof. Kurna, skomplikowana mapa, powiem wam szczerze. My raczej ją poglądowo zrobimy, bo ja wiem, ile klikery zajmują czasu. Tu się potem okaże, że... O, wiedźma. Zakręcenie zniszczalność 1, ale fajnie. Ja wiem, ile to zajmuje. Później się okazuje, że jak się wciągniesz w te klikanie, to zajmuje ci to 3 lata. Na jedną mapę. Dobra. Bierzemy podstawowe rzeczy. A, one się nie kończą, zobaczcie, ale fajnie. Może ja będę mógł potem to wymienić, muszę się rozejrzeć w takim razie, bo one się nie kończą, bo to jest ten chyba GM2. I chyba muszę zmienić na pokojowy, bo tutaj jedzenia nie ma, jako takiego. Albo jest, a ja o czymś nie wiem, dynamit. Dynamit mogę z monety. Aha. O, mogę się tutaj nie w tę stronę, w tę stronę. Szybciej wyjdę stąd, po prostu na piechotę. Dobre. Czy ja mogę na coś wymieniać, tak ze startu, tak na sam początek. Ja mogę na coś wymienić węgiel. Bo chciałbym chociaż wiedzieć, ile tego węgla potrzebuję. Kantor, srebro, złoto. Kantor złotą. Kupiec węgla. O, widzicie, dobra. Czyli tak, potrzebuję na pewno jeden kawałek srebra. Tylko tak, co ja potrzebuję? Złoto na monetę. To nie, srebro na złoto. 10 srebra to jest jeden samorodek złota. Jedno. Ja pierniczę, ale to jest dużo czasu, że tak powiem, widzę. Aha, bo to srebro to jest w ogóle waluta.
Zobaczcie, to jest taka podstawowa waluta. Fajnie, wszystko mniej więcej wiem. Tylko ja tu nic nie mogę wymienić na jedzenie, więc ja sobie mimo wszystko ustawię poziom trudności pokojowy i nie będę wtedy głodniał, bo i tak nie ma z czym tutaj walczyć. Jest jedno teraz podstawowe pytanie tylko. Gdzie ja mam kupić lepszy kilof i za co? Bo kowala, tam było w tej dziurze był kowal. Dobra, to tutaj oni są. Tutaj jest wyposażenie. Więc to nie, to jest gruta czarodziejów. Tu jest to wejście. Dobra, fajnie. Nic mi się nie stanie, bo to w końcu pokojowy. Wyposażenie. Kowal. O! Hmm. 10 aż tych. O kurde. 10 srebrnych monet na lepszy kilof. Świetnie. Teraz tak, 10 monet srebrnych na kilof, czyli potrzebuję jeszcze 45 tego. Czego? O, węgla. Trochę czasu może zająć. Ja sobie to tutaj przerzucę, żeby mniej więcej widzieć. No to nawet nie tylko trochę, to zajmie naprawdę dużo czasu. No ale no nic, trzeba to zrobić, żeby ten pierwszy dodatkowy kilofik kupić. No i potem to już leci z górki, nie? Bo najgorzej jest zacząć w tych klikerach wszelkiej maści, a potem już jest z górki. Ale skoro mam troszeczkę czasu, to ja bym was chętnie zaprosił na odcinki moje takie motovlogi pierwsze. Ja wiem, że to są gunvo-vlogi, bo ja jeszcze tam motovlogerem nie jestem, ale serdecznie was chciałbym zaprosić, bo sprawia mi to ostatnio ogromną frajdę. Każdą wolną chwilę wykorzystuję na to, żeby sobie pojeździć moim moturem. Dużo osób się pyta, co to jest za motor. Na tą chwilę posiadam dwa motory. Jeden to jest Cross 250, drugi to jest 125 miejski. Ze względu na to, że 125 można jeździć na kategorię prawa jazdy kategorii B i na tą chwilę jest to Romet Ogar Cafe Racer. Taki charakterystyczny, ale i tak jest skustomowany, czyli przerobiony, zupełnie inaczej wygląda niż oryginalny. Jest pomalowany na biało, ma wymienioną kanapę, obszytą na nowo, w skórze i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę się wybrać na prawo jazdy kategorii A. I już sobie upatrzyłem, chciałbym kupić sobie taki motocykl, który nazywa się Suzuki Savage, Savage przez V, dla ciekawskich. I przerobić go na Bobera, więc żeby w ogóle wiedzieć, o co mi chodzi i jak on będzie mniej więcej wyglądał, no bo każdy Bober wygląda inaczej, bo to jest jednak sama przeróbka, ale żeby mniej więcej chociaż wiedzieć, jak to wygląda, to możecie sobie wpisać w przeglądarkę Suzuki Savage Bober, czyli Suzuki Savage przez V Bobber. To tak to mniej więcej będzie wyglądało. Słuchajcie, idealnie skończyłem moją opowiastkę w momencie, w którym uzbierałem na nowy kilof. Ostatnio grałem w kupo klikacza, nie pytajcie. Więc tak, klikery nie są mi specjalnie obce. Czekajcie, ale może ja mogę wziąć ten... Ha! Ja mogłem sobie wziąć tą siekierkę, tylko na jakiego grzyba mi ona? No właśnie, na jakiego grzyba mi ona, skoro... Kurna, no nie wierzę, że aż kawałek drewna kosztuje aż 10 tych. 10 srebrnych monet. Gdzie jest kupiec węgla? Dobra, jest kupiec węgla, mamy to bęk, mam 10. Wspaniale, to teraz idę do kowala, żeby kupić sobie lepszy kilof. No i właśnie ten. Bęk, mamy lepszy kilof. Z tym kilofem ja już... A, fajnie by było, ale to tak nie działa, to nie jest takie proste. Ale trochę mi się nie chce wierzyć, że to będzie cały czas... Zobacz, ile te ulepszenia kosztują i w ogóle jak to się je robi. Tier pierwszy na przykład.
Kilowka z kamienia. To jest kilowka z kamienia i jedna złota moneta. Aha. No dobra, to na razie sobie to darujemy. I ja bym chciał zobaczyć w ogóle. To jest kilowka z kamienia. Tylko że on jest. No kurde, on się będzie mi szybko niszczył. A wiedźma co mi daje i co mogę u niej zrobić? Aha, tak, zapomniałem. Książkę, zaklęcie. Świetna mapa, świetnie zrobiona, naprawdę bardzo mi się to podoba. Tylko dużo czasu trzeba byłoby na niej spędzić, zdecydowanie. A ty właśnie, za ile ty robiłeś ten dynamit? Za jedną złotą, za jedną monetę. Czyli generalnie za 100 srebra, czyli za 500 węgla. No to jest od cholery kopania. Ja przypuszczam, że za tą ścianą, bo to jest taki pierwszy... No zobaczcie, już się dużo szybciej kopie. Pierwsze... to są plansze kolejne i tam będą te droższe surowce i tak dalej, i tak dalej. No ale kurde, 500 tego węgla tak ze startu, to jest strasznie dużo klikania. W zasadzie to wiecie co? Czy ja mam coś ciężkiego? Mam. O, mam. Nie wiem co tu robi, ale tu mam śrubokręt. No, stój śrubokręciku. Czekajcie, ja go sobie oprę. Dobra. Tak. I teraz przeniosę myszkę. Ja jestem lepszy cwaniak. Zobaczycie co ja zaraz zrobię. Patrzcie na to. Bęk. Tu mi się. No, samo. Dobra, świetnie. Jeszcze przesunę. A, tak, to będzie to. To będzie to, mówię wam. Ha! No to moi drodzy widzowie, co ja wam będę mówił? Może za jakiś czas, wiecie, bo to jest chyba całkiem niegłupi pomysł, żebym za jakiś czas mógł wam zrobić drugi odcinek z tej mapki, jak już będę mocno rozwinięty, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. No bo w tym momencie, czekajcie, bo jeżeli dobrze pamiętam, chociaż nie, ja muszę to jeszcze sprawdzić. Ile srebra potrzebuję, bo tak, teraz mam 10 srebra, 50 węgla, to jest 10 srebra. Trochę daleko rozrzucone są od siebie te rzeczy, no ale no, nie ma co narzekać. 10 srebra. To jeden samorodek złota, a złoto... Tylko 5! Na jedną monetę. Dobra, to poczekajcie. To teraz tak, muszę pomyśleć, policzyć, bo ja już jestem zmęczony troszkę. I 50 potrzebuję. Łe, to jest do zrobienia i to nawet na odcinku, skoro w takim tempie wykopałem 50, to zaraz, ja mówię, tutaj blokady sobie zrobię i wam, nie wiem, opowiem coś ciekawego, kilka kawałów albo coś. Nie wiem. Dobra. Bęk. Blokujemy. O. To sobie leci. Też w sumie to chyba dobrze by było. O, tak. Bliżej trochę być. Dobra. O. Zleciał mi ten. No, wciskaj się. Wciskaj się. Aha, przełączyłem sobie. Dobra. Nie no, tu. O, dobra. Jest. Mam zablokowane. Pięknie. Leci. No, ostatnio sobie zacząłem, może nie głupio będzie brzmieć, że zacząłem kolekcjonować, ale przypomniałem sobie, że ja lubię grać na konsolach, więc strasznie wypalcowany, więc to będzie ładnie pokazywać, ale kupiłem sobie PS Vitę. Tak, PS Vitkę. Kupiłem sobie Game Boya Advance, nie mam go tu przy sobie i kupiłem sobie, znaczy zamówiłem i dopiero do mnie idzie 3DS XL i się zagrywam w wolnych chwilach, jak nie jeżdżę na motocyklu oczywiście, bo to, no wiecie, to idzie, że tak powiem, no nie idzie ze sobą w parze, znaczy bo ja strasznie lubię jeździć na motocyklu, to jest moje od dziecka, wiecie, moje marzenie było. Znaczy jeździłem na motocyklu jako dzieciak i potem, prawda, niestety musiałem zakończyć karierę ze względów finansowych, co wam będę ściemniał i teraz jako, że mnie trochę bardziej tak stać, to se mogłem. Zachodź z YouTube'a! Zaraz będą takie teksty, ja wam mówię.
Ja się znam na tym. Nie no, słuchajcie, ja wam tego dzisiaj nie pokażę, bo to jest za dużo klikania, za długie to jest, ale generalnie ja wam to pokażę. Nagram drugi odcinek kiedyś z tej mapy. Mapa typu Clicker to nazwę dzisiaj jako część pierwsza, a za jakiś czas nagram wam część drugą. Ja wam dziękuję w takim razie serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!